Halo, halo, czyli dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Star Wars Jedi Upadły Zakon i moi drodzy, dalej jesteśmy na planecie Dathomira, gdzie musimy odszukać drogę powrotną do ruiny. W związku z tym, dobrze by było chyba się tam udać, jeśli mi się dobrze wydaje, bądź też nie. Natomiast dobra, teraz pytanie jest za 1500 punktów, którędy jest nasza droga i już widzę, że jest ona tutaj, czyli będziemy musieli chyba wrócić tam na górę, jeśli się dobrze orientuje. A to cwaniaczek, proszę, jakie uniki zrobił. Dobra, czekajcie, tutaj... A, tu jest jeszcze jeden! Niedobrze. Dobra, wchodzimy na górę. Dobra, i nasza droga będzie tędy, jeśli się nie mylę. Tutaj nie ma nic, żebym mógł się złapać. Raczej nie. No dobra, idziemy, słuchajcie, dalej z fabułą. Jestem bardzo ciekaw, co tutaj będzie na nas czekać, natomiast domyślam się, że pewnie jakieś potworki. Możesz tu znaleźć jedynie śmierć. Tak, tak, na pewno. 4 razy po 2 razy, 8 razy raz po raz. A, tu jest, widzę, nawet miejsce mocy, czyli możemy się zregenerować, bardzo dobrze. Niestety żadnych punktów umiejętności raczej nie mamy, jeden punkt, więc umówmy się, że nic raczej nie wydamy. No i dobra. Teraz tak, którędy droga? No domyślam się, że tędy. Tylko wiecie co, mam dziwne przypuszczenie, że tutaj, no właśnie, to jest ta arena śmieszna. I tutaj domyślam się, że będzie chyba na nas czekać walka z jakimś bossem, więc może być śmiesznie. Czekaj, to niebezpieczne. Mini One. Coś nam wyskoczy, jestem tego pewny. O-o. A, duży latający nietoperz. Świetnie. Naprawdę sympatycznie i to jest na pewno boss. Używamy przełączenia pomiędzy celami, czyli co? Musimy... Aha, czyli musimy mu zbijać łapska. Oj, to nie tak miało wyglądać. Okej, ma mocny atak, jeżeli chodzi o... O cholera jasna. Ale wiecie co, ja bym chciał... Co on kombinuje? Wiecie co, spowolnienie to widzę tutaj średnio, cokolwiek nam daje. Nie, musimy zdecydowanie mu w pierwszej kolejności zdjąć skrzydła. Tylko byłoby miło, gdyby mi się nie przełączało automatycznie cel. Dobra. Czekajcie, mogę mu moc... A. Mogłem. Później... Ła! Co ty koleś robisz w ogóle? Nie wolno tak. Nie zgadzam się na takie ataki. Aha, ty w ogóle nie trafiasz. Kal, co ty robisz? Kurczę, chłopie. Nie wolno tak. Dobra, rzut mieczem widzę też mu troszeczkę daje. Może nie jakoś mega dużo, ale zawsze coś. Tylko bardziej mi, wiecie co, niepokoi mnie motyw tego, że Kal mi gubi target. I to jest chyba ta... najbardziej taka niepokojąca rzecz. Dobra. Dlaczego on podleciał? Czyli robimy uniki przed ultrafalami, okej. Okay. Ooo, jest jeszcze fala uderzeniowa, dobra, dobrze wiedzieć. Trzeba przyznać, że przeciwnik porządny. No dobra, może nie za dużo mu zrobiliśmy.
Unik. A, zrąbałem sprawę. Kolejny z tym! Kurde, uciekł mi. Aha, no tak, nie mamy mocy, zapomniałem. No dlaczego on tak szybko atakuje? To jest niesprawiedliwe, powiedziałem. Aha, znowu odlatuje, czyli teraz będziemy go mogli parę razy dziabnąć. Ej, za daleko jesteśmy. Muszę przyznać, że bossy w tych Star Warsach są niestety dosyć trudne, powiem wam szczerze, jak na taką zwykłą walkę. Dobra, za późno. Za późno. Właściwie to mógłbym mu tutaj, kurczę, wiecie co, robić jednak potężniejsze ataki. Dobra, przyciągnij. Aha, widzicie. Dobra, czyli będziemy musieli go przyciągać i wtedy on będzie na glebie i będzie git majonez. Dobra, czy ty podlecisz? Podlecisz. Czyli będą fale uderzeniowe lecieć. Dobra. O kurde, druga fala jeszcze podleciała. Taka sytuacja. No dobrze, koleżko. Skoro tak się chcesz ze mną bawić, to tak się pobawimy. O kurde, fala! A druga też poleci? Nie, jedna tylko. No kolego, dawaj, 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 chodź, bo ja się chcę z tobą szybciej, jak najszybciej tylko mogę się chcę z tobą rozprawić. Tylko tak delikatnie bym chciał się z tobą rozprawić. Dobra, zrobiliśmy unik, bardzo dobrze. Dobra, jesteśmy na dobrej drodze. Ważne, że on już jest, wiecie co, tak, że tak powiem, opatentowany przez nas i mniej więcej wiem, co ja mogę mu robić, a czego mogę mu nie robić. Także tu jest dosyć duży plus. Dobra, on nie podleci teraz, będzie robić takie cuda. Dlaczego ty nie rzuciłeś w niego, tylko gdzieś w powietrze? Kal! O, god damn it! Chłopie, co ty robisz w ogóle dzisiaj? Odwalasz manianę. Dobra, nie możemy go jeszcze przyciągnąć. Teraz chyba możemy, prawda? Tak. O, nie, 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 nie zadziałało. Nie zadziałało tak, jak powinno. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Leczyć się na razie nie będziemy. Dlaczego on ucieka? To jest niesprawiedliwe. Chyba go nie ma. Chyba go nie ma. Czyli będzie jeszcze następna faza jakby. Okej, i domyślam się, że będziemy mieli te narzędzia, żebyśmy mogli chodzić po ścianie, w sensie się wspinać. Także tutaj pod tym względem myślę, że będzie całkiem fajnie, sympatycznie. Idziemy trochę jak taki Spider-Man, Spider-Man. Dobra, pazury wspinaczkowe. Wspinaj się szybciej po nowych powierzchniach, okej. Uuu, dobra, wspinamy się bardzo szybko, co mi się osobiście podoba. Mogę sobie też podskoczyć? Mogę podskoczyć, ale wydaje mi się chyba, że chodzenie jest szybsze.
No dobra, wysoko musimy się wspiąć. Znaczy, słuchajcie, ja domyślam się, że my z tym nietoperkiem to będziemy jeszcze na pewno mieli porządną walkę. Raczej tego jestem na stop... O Jezus Maria, dlaczego tak się stało? Dlaczego? Gdzie ja mam tam wejść? Moment. A może tam wyżej? Czekajcie, bo tutaj raczej też nic nie ma, żebyśmy mogli cokolwiek znaleźć. Kurde, dobra, lipa trochę, że spadliśmy. No ale dobra, wspinamy się. Wiecie, plus jest taki, że nie wiem, czy to już jest ostatni element, który jakby wyposażenia naszego, który my możemy sobie odblokować. Czy będzie jeszcze coś ciekawego, co będziemy, wiecie, mogli po prostu sobie użyć w naszych tutaj eskapadach i tak dalej. Dobra, natomiast na pewno wiem, że ja nie mogę tutaj wyjść. A jednak do góry, dobra. Powiem wam, że ta Datomira wcale nie jest taką łatwą planetą. Aczkolwiek plus jest taki, że mamy koło chyba 65 ponad procent ukończenia całej tutaj właśnie planety, więc aż tak źle nie jest. No i co, i tu będziemy kontynuować walkę? Na razie nie, ale widzę, że jest miejsce mocy, więc super. Tylko teraz pytanie, czy jest sens używania tego miejsca mocy, dlatego że my będziemy się, kurczę, z tym gówniakiem bić jeszcze raz, więc... no dobra. Rytuał przejścia, świetnie. Czyli słuchajcie, na pewno będziemy musieli nietoperkiem troszeczkę powalczyć. Dobra, odpoczywamy. Punktu umiejętności niestety nie mamy dodatkowego, więc tutaj nam się to i tak nic by się nie mogło nawet zmienić. Ha. A tutaj jak mamy przejść? O, chodziłem w teksturach. Czekajcie, sprawdźmy mapę. Aha, czyli tutaj do góry, dobra. Tak, tu nawet widzę, że jest ścieżka. Oho. Nie wychylaj się! Nie daj się trafić! Słyszę. Ja nic nie widzieć tu! Dobra, ale Gorgara obrywa dosyć porządnie. O kurde, dlaczego? Co tu się... Aha, czyli ja muszę tutaj podskakiwać trochę wyżej, bo w innym wypadku nas niestety dziabnie. No dobra, okej. Okay. Chyba, że wiecie co, może też to jest kwestia tego, że niestety czasem nie widzę naszego bohatera, więc ciężko byłoby mi tutaj, kurczę, jednak przejść. Ale dobra, spróbujemy jeszcze raz. Domyślam się, że może będziemy musieli właśnie użyć skoku albo, nie wiem, coś w tym stylu, bo tam raczej nie widziałem żadnej linki czy coś, że moglibyśmy się po prostu przyciągnąć. Także tutaj myślę, że chyba nie będzie jakiegoś problemu dużego. No ale zaraz zobaczymy. W każdym razie dobrze mi się wydawało, że to nie koniec będzie walki. Dobra, i tu jest ten moment, w którym ja nie widzę... A jednak, tu musieliśmy przejść szybciutko. Bo tutaj nam się niszczy... O-o! Gdzie ja jestem? Aha, on nas złapał! Mogę użyć mocy? Nie mogę. Aaa, no i nas za... O! Możemy tłuc po nodze. Lecimy bardzo niedobrze. Domyślam się, że pewnie albo będziemy musieli jakieś przyciąg... Oj, kamero nie kręci mi się, tak? Musimy go wyhaczyć. Nie wyszło mi. Teraz mi się... No ej, przecież kliknąłem L2. O, come on. No, przecież klikam L2. No to teraz zatrybiło. Teraz.
Znowu będzie motyw z L2. Na pewno. Nie trafiłem. Ale wiecie co, plus jest następujący, że my nie tracimy za bardzo... Kurde, znowu przeleciałem. Plus jest taki, że my i tak nie tracimy... Nie tracimy życia, jeżeli powtarzamy krok, więc to jest bardzo dobrze. Ale muszę przyznać, że walka bardzo fajna. Trudna, to fakt, ale fajna. Szykuj się, Billy! Skacz! Aha, czyli jesteśmy po prostu na górze, która się de facto zawala. Ja myślę, że chyba najlepszym rozwiązaniem będzie skoczyć. No i znowu będziemy musieli się... Ha! Dobrze mi się wydawało. Dobra, ufam ci. Znowu będziemy musieli sterować? Oczywiście, że tak. Dobra, mamy go. Ale mam pewne podejrzenie, że my zbiliśmy tej Gorgorze znacznie więcej życia niż poprzednio. W sensie tam była już naprawdę taka... Jak się okazuje, że się troszeczkę odrodziła. Dobra, ale wydaje mi się, że chyba została pokonana. Jesteś cały? Jeszcze sprawdzę. Faktycznie. Dobra, Gorgara pokonana, super. O to chodziło, żeby została pokonana. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Dobra, i teraz tak, tutaj z tego co widzę, my i tak za bardzo nie mamy, chociaż ja właśnie nie wiem, czy teraz mamy wrócić tutaj do góry, bo zobaczcie, tutaj jest przejście. Mamy wejść do zniszczonych ruin, które są... O, Tatar z Gorgary. Okej. Tutaj w ogóle nam się bardzo dużo przejść różnych otworzyło, tylko pytanie, gdzie jest teraz nasz główny cel, bo... Tak wiecie co, patrząc na to wszystko tutaj z perspektywy... Miejsc, które mamy dostępne, to tak średnio. Dobra, ale chyba tutaj była, tak, tam jest ta ściana, więc tam dobrze by było przejść. Życie mamy pełne, więc nawet nie będę się tutaj za bardzo resał. No dobra, co my tu mamy? I tutaj to tak zdecydowanie mamy. Nie trafiłeś. No nie trafiłeś. Kurczę, czekajcie, bo ten duży gnój nas tu bije. Dobra, użyjmy. Możemy użyć mocy do zwolnienia wszystkich? Kurde, nie. Ci tam na górze. Nie ukryjesz swojej słabości. Myślisz, że mi dorównasz? Kurczę, wiecie co, najbardziej mnie denerwują, jak właśnie strzelają do nas z góry i jednocześnie ja, wiecie, nie mogę, nie jestem w stanie odbijać pocisków. Aha, ten nas jeszcze bije tu. Koleś, wypapuciaj mi stąd! Super, zaraz umrę. No ej, odbijamy! Hallo? No. Aj, Kal, ty na tej planecie to chyba żeś troszeczkę zwariował, chłopie. No i co? I oni się chyba zbadżyli. Nie możemy w nich... Ani w nas nie chcą strzelać, ani nic. O, niedobrze. Oho, chyba się naprawili. Nie, dalej się nie naprawili.
teraz! O kurde, naprawdę ja mam to tak szybko zrobić? O nie... Czy oni się naprawią? Chciałbym z was expa, ale niestety nie jestem w stanie, słuchajcie, z nich expa dostać. Dobra, ale my na pewno... O! Wreszcie! Halo, tu jestem. Czy któryś do mnie strzeli? No mógł być, tylko nie akurat nie tym atakiem. Jakimś zwykłym. No? No halo, przecież tu jestem. Dalej, bracia. Aha, czyli oni sobie będą po prostu tak chodzić. Dobra. To sobie to chyba darujemy w takim razie. Dobra, złapaliśmy się. Zabić intruza. No i co? I oni są... Aha, czyli tutaj mogę do nich wejść. Dobra. Widzę cię. Też cię widzę. I już cię nie widzę. No dobra, ale dziabnęliśmy ich. Tylko, że wiecie co? Tutaj chyba i tak nic nie ma. Tak, to była jakaś taka lokacja dodatkowa. Raczej nie widzę tutaj żadnych... bonusów i innych tego typu rzeczy. Czyli domyślam się, że idziemy w dobrą stronę. To most do ich wioski. Pewnie się nie spodziewali, że wrócimy. Chyba da się tu wejść po cichu. Chyba da się tu wejść po cichu. No raczej domyślam się, że tak. Tylko kurczę, pytanie, czy będziemy mieli jakieś miejsce mocy. Słuchajcie, żebyśmy mogli się tutaj ogarnąć, bo jak mi szczelą, jakoś niefajnie, to będzie kicha. A, i my jesteśmy tutaj. Jeżeli dobrze pamiętacie, byliśmy tutaj wcześniej wyżej. Było, kiedy opuszczałem most. Chciałem zobaczyć, co się stanie. Jak wtedy z wycinaczem. No i dobra, mamy chyba kilka korytarzy. Jeszcze sobie wejdę tutaj. O, proszę. Echo. I skrzyneczka. Sympatycznie. Poświęciliśmy zbyt wielu. Jest zbyt groźny. Musimy go zabić. Nie, zabierzemy go do brata Viscusa. Brata Viscusa, okej. Okay. A zaraz, Billy tutaj czegoś nie skanował? Nie. Chcesz zajrzeć do środka? Dobra, sporo skrzynek nas tutaj czeka. I dobra, tędy idziemy. Ile mamy procent, bo nie zwróciłem uwagi? 71, bardzo ładnie. Okej, znowu mamy ścianę wspinaczkową. Czyli musimy iść na górę. Dobra. Dobra, widzę też w ogóle, że po tych też możemy się wspinać, także sympatycznie. No dobra, jest ich wioska. Nie mamy punktu umiejętności, nie mamy. Kurczę, słuchajcie, powiem wam szczerze, że bardzo dużo punktów umiejętności nam brakuje niestety. Tutaj do pełnego, że tak powiem, ogarnięcia. Czekajcie, Billy tutaj stał. Czy on coś chciał zeskanować? Nie. No i co? Mamy zdjąć tych z góry? Raczej na pewno. Halo, namierzanie automatyczne, możesz? Kurde.
Luke! Musimy go powstrzymać! Mam cię! Pozwólcie mu robić nic! Oj, to jakaś trucizna. A, bo tu jest to badziewie. Aha, nie, mając podwójny skok, nie jestem w stanie na to wskoczyć. No halo! Nie ukryjesz swojej słabości. Czekajcie, ucieknijmy stąd, bo musimy się podleczyć. Hapszu, podejść do niego! Z jaką chęcią, ale... Nie jestem szybki chyba. No. Nie masz z nami szans. Trzeba pokonać. Koleś, chodź tu. Nie wolno tak się ze mną bawić. Nie wolno. No dobra, jak to tutaj wygląda? Czyli mamy, widzę, kolejne porcje, wejść, zejść i tak dalej. Tutaj mamy jakąś skrzynkę, która domyślam się, że będzie nam do czegoś potrzebna. Aha, pewnie żeby dostać się na górę, albo coś w ten deseń, bo tutaj nigdzie nie przejdziemy. Czy ja właśnie zbugowałem tą skrzynkę? Mam pewne podejrzenia, że tak. Dobra, jak to tutaj wygląda? Teoretycznie tutaj powinniśmy chyba pójść, tam jest, widzę, koleś, ale zanim to zrobimy, to ja bym chciał jeszcze zobaczyć, jak wygląda tutaj sytuacja, jeżeli chodzi o wszystkie miejsca. Aha, czyli tutaj i tak nam teraz się, widzę, wyzerowała droga w jakąkolwiek stronę. Raczej żadnego echa tutaj nigdzie nie widzę. No dobra. Czyli droga jest, widzę, tylko jedna. Chociaż tu są jeszcze jakieś schody. A, dobra. Okej, okay, to są tylko schody. A tutaj to w ogóle mam wrażenie, że jest tylko chyba skrót po to, żeby... Aha, no... Słuchajcie, że uda mi się go z góry dziabnąć. No ej, kurde! Tak się nie bawię. Hej, BD, tutaj! Zobaczmy, co znalazłeś. Zdobyto nowe... O, malowanie modliszki, Aphelium. Trochę jak Amelinium. Znalazłeś się, intruzie! Tak, nie mamy na większą lepszą. Czekajcie, tam chyba z góry ktoś strzelał, prawda? Tak, tam na górze, zobaczcie, jest. Ale zaraz, my sobie łykniemy echo mocy. Dość już mam czekania na polecenia siostry. Trzeba zrobić porządek z tym intruzem. Ten koleś na górze, to w ogóle mam wrażenie, że... O! Przyszedł. Dzień dobry. No dobra. I teraz, którędy tutaj droga? Bo jesteśmy w takim miejscu, w którym... Aha, czyli... A, tu jest, okej. O, i widzę, że tutaj mamy chyba... Dół, w którym normalnie byliśmy, tam gdzieś chyba modliszka powinna być, jeśli się nie mylę. Dlaczego ja się nie złapałem tego? Jak mnie te Star Warsy, słuchajcie, czasem irytują, to wy sobie naprawdę nie zdajecie sprawy. Ach. Chociaż mówię, jedyny mankament, do którego można się przyczepić, to niestety move mapy, które są tak dziwnie poukładane, że zrobienie tutaj czegokolwiek czasami to w ogóle graniczy z cudem, bo wiecie, postać jakby mogła wskoczyć, ale niekoniecznie, bo się może wszystko zdupić, prawda? Dobra, tu sobie chyba zrobimy skrót.
oczywiście. Dobra, jak to tutaj teraz wygląda? Czyli tutaj mamy tylko jedyne miejsce do wepnięcia się, tylko jeszcze chciałbym sprawdzić tu. Ale tu nic nie ma. O dobra, jak wiecie i znacie mnie doskonale, ja jestem osobą, która weszłaby w każdy możliwy zakamarek, natomiast tutaj no niestety nie wierzę w to. Oj, spokojnie, oddychajmy. Nic się przecież nie dzieje. To jest tak, tutaj mamy jakieś, słuchajcie, wgłębienia, ale nawet nie będę próbować na nie zeskakiwać, bo mam wrażenie, że to i tak nam nic nie da. Nawet jakbyśmy tego bardzo chcieli. Już blisko, ale zboczyłem z kursu. Gris dziwnie się zachowuje. Zarzeka się, że widział kogoś niedaleko modliszki. Datomira mąci mu w głowie. No, czyli normalka. A ty w porządku? Nie mam zwidów, więc tak. Właśnie wychodzę z wioski Braci Nocy. Próbuję wrócić na ścieżkę. Wygląda na to, że sobie radzisz. Tak, dajemy radę z BD. Znaczy wiecie co, tutaj co do tego, to bym się tak troszeczkę, skoro on kogoś widział, to mam niestety dziwne podejrzenie, że kogoś widział i wcale bym się nie zdziwił, gdyby to był boss Datomiry albo jakaś inna dziwna siostra. Także... O, moment. Dobra, wydawało mi się. Dobra, i my sobie teraz chyba odblokowaliśmy, tak, odblokowaliśmy sobie przejście tu, natomiast my z tego co widzę musimy się wrócić tam na dół, żeby przedostać się tutaj do góry. Tak jeszcze patrzę się i rozglądam jakieś miejsca, no tak, ale tu są te poprzednie, jeżeli chodzi o te, no dobra, okej. No słuchajcie, jakby nie patrzeć, nie powiedziałbym, żeby szło nam jakoś mega dzisiaj wybitnie, natomiast nie jest źle. Pomijam tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej, te momenty, w których niestety czasem się gdzieś tam nie dało wskoczyć, nie dało się czegoś zrobić, no to bywa i niestety czasem jest bardzo, bardzo upierdliwe, ale no niestety na to wpływu w żaden sposób nie mamy. Dobra, ale my mamy dwa punkty umiejętności i teraz tak się w sumie zastanawiam, co by tu kupić. Podwójny miecz świetlny, na pewno się w to nie bawimy, zwiększa maksymalne zdrowie Kala, precyzyjne uniki nigdy mi nie wychodzą, więc chyba raczej ich nie wezmę. Atak z powietrza umożliwia Kalowi odepchnięcie pobliskich wrogów przy lądowaniu. To by było w sumie spoko. Zwiększa maksymalną moc Kala. Co my tu jeszcze mamy? Masowe przyciąganie. To raczej nie. Potężne pchnięcie. Korci mnie pomiędzy maksymalną mocą, a tym, kurczę, odrzuceniem. Ale wydaje mi się chyba, że jednak weźmiemy ostateczne zestrojenie z mocą. Dlatego, że tej mocy zacząłem ostatnio troszeczkę bardziej używać. I tak na dobrą sprawę umówmy się, że w kółko gdzieś tam nam jej brakuje. Także myślę, że teraz nasz paseczek będzie znacznie większy, więc będzie można sporo fajnych tych wykonać. Ale na dzisiaj to by było na tyle. My będziemy w następnym odcinku chyba kończyć Datomirę, tak mi się przynajmniej wydaje, bo tutaj nam naprawdę już niedużo zostało. Musimy się przedostać tutaj. Domyślam się, że tutaj będzie jakaś finalna walka, coś w ten deseń. Zresztą zobaczcie, tu jest jakaś taka jakby większa platforma, coś w ten deseń. No, może być ciekawie. Także cóż, moi drodzy, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie zostawić łapkę, komentarz i subskrypcję. Wpadajcie na wszystkie SM-ki, linki macie oczywiście w opisie do filmu. A my słyszymy się w następnym odcinku już niebawem. Także trzymajcie się, cześć, pa! No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa!